Pamiętacie? Gdy byliśmy dziećmi, uciekaliśmy do świata fantazji. Tam zasady fizyki przestawały obowiązywać. W tym kolorowym świecie logika i rozsądek stawały się niepotrzebnym balastem. Wyobraźnia tworzyła najbardziej groteskowe formy. Jednak po tych podróżach wracaliśmy do rzeczywistości. Trzeba było sprzątnąć pokój, wyrzucić śmieci, nakarmić chomika, odrobić lekcje. Dzisiejszy świat przypomina mi sytuację, gdy ktoś wkracza do tego królestwa absurdu, ale już z niego nie wychodzi. Ta kraina przypomina raczej jakąś koszmarną wycinankę niż piękną, beztroską bajkę. Jeśli jutro politycy świata pojawią się w mediach przebrani za mangusty z fioletowym pterodaktylem na głowach, nie mrugnę nawet okiem. Na tym etapie historii świata możliwe jest absolutnie wszystko i takie krzywe zwierciadło będzie miało miliony gorliwych, fanatycznych wyznawców. Od czasu do czasu ktoś podsyła mi programy, w których eksperci podają mnóstwo faktów, potrafią je powiązać z oficjalnymi dokumentami ONZ, WHO, Światowego Forum Ekonomicznego oraz innych organizacji. Wtedy prezentują przed nami koszmarny obraz naszej niedalekiej przyszłości. Izraelski transhumanista Yuval Noah Harari chce nas pozabijać, a z reszty populacji zrobić humanoidalne roboty. Albo Schwab, Klaus Schwab, nas zresetuje. Potwierdzam, te wszystkie nitki rzeczywiście gdzieś prowadzą. Niestety większość ludzi kompletnie nie zwraca uwagi na rzeczywistość równoległą. To jak sala, w której mamy zdewastowane meble, podeptane na miazgę talerze i kubeczki. W rogu stoi słoń i wesoło macha uszami. Nikt jednak tego słonia nie zauważa. Analogicznie ludzie patrzą na dzisiejszy świat z podobnej perspektywy. Nie zauważają istotnych elementów naszej rzeczywistości oraz głównej przyczyny tych wszystkich ponurych wieści. Kompletnie nie zwracają oni uwagi na siewców chaosu. W naszym świecie nic nie jest takie, jak nam się wydaje. To gra pozorów. I o tym będzie ta opowieść. Dostałem sporo komentarzy, w których zarzucano mi, że prezentuję jakoby niebiblijny pogląd o możliwości utracenia zbawienia. Cytat. Człowiek, który przyjął Jezusa do swego serca, jest zbawiony i nic, ani nikt, nie jest w stanie tego zmienić. Koniec cytatu. Jednak ten mój pogląd nie jest wcale mój i dodatkowo nie jest on również nieprawdziwy. Jest on głęboko biblijny i logiczny. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? I odpowiedział im Jezus, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. To ostrzeżenie Chrystus przekazał swoim uczniom. Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Dotyczy ono każdego z nas.
Pokażą wam to na przykładzie ludzi, którzy byli głęboko wierzący i dodatkowo bardzo dobrze znali Biblię. Gdy wychodziłam z domu Greenów, trzymając w dłoni dymiący pistolet, zrozumiałam, że wykonałam jedynie część zadania, które anioł Pana rozkazał mi wypełnić. Lynn Green była martwa. Jedną kulę dostała w pierś, drugą w głowę. Nathaniel, 3-letni dzieciak Greenów, dostał postrzał w twarz, a jego ojciec David, choć z kulą w plecach, zdołał mi uciec przez tylne drzwi na taras domu. Czy Bóg kiedykolwiek wybaczy mi tak źle wykonaną pracę? Z pewnością zrozumie, że zrobiłam, co mogłam. 3 dni wcześniej wpakowałam 3 kule w Mike'a Lemkę. Wtedy wykonałam swoje zadanie perfekcyjnie. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Działo się to w Oregonie w Stanach Zjednoczonych w 1988 roku. Sharon i Deborah Halstead zabiły i raniły kilka osób. Sharon Halstead odsiaduje dożywocie bez możliwości wyjścia przed upływem 75 lat kary. Jej siostra Deborah nie tak dawno została zwolniona warunkowo. Siostry Halstead należały do grupy, której członkowie komunikowali się z aniołami. Pozostawili po sobie zapiski swoich rozmów z tymi świetlistymi istotami. Były one częścią materiałów dowodowych w procesie sądowym sióstr Halstead. Grupa liczyła 19 osób. Przez kilka lat ci ludzie spotkali w sumie 160 aniołów. Każdy z nich podał im swoje imię. Członkowie tej grupy zadawali aniołom pytania. Tematyka dotyczyła spraw codziennych, ale również skomplikowanych problemów teologicznych. Aniołowie opowiadali przepiękne historie, mówili o sobie, a także o problemach świata i o jego historii. Członkowie grupy słuchali tych opowieści z wielkim podziwem. Dziwię się, że żadnej z tych osób nie zapaliła się czerwona lampka. Jak dla mnie te rewelacje aniołów są miejscami żałosne. Przychodzę do was od tronu Boga. Ja jestem On. Ja byłem pierwszym. Sędziwy i ja stanowimy jedność. Chociaż tak rozdzieleni, jako Biblia mówi. Znam wszystkie odpowiedzi, a moje słowa to słowa Jezusa. Nie potrzebujecie już orędownika, albowiem widzieć będziecie i słyszeć prawdy cudowne. Jedni członkowie grupy rozmawiali z aniołami twarzą w twarz. Inni słyszeli jedynie głosy. 2 osoby zostały obdarzone zdolnością do odbywania podróży poza ciałem. Odwiedzali odległe światy. Aniołowie cierpliwie budowali ego grupy. Mówiono im, że są elitą i każde kolano zginać się będzie przed nimi. Ich arogancja rosła. Mury runą od waszych rąk. Ziemia na wasz rozkaz zatrzyma się w swoim biegu. Będziecie mówić wieloma językami. Wy, zgromadzeni tutaj, wiecie o przyszłych wydarzeniach więcej niż ktokolwiek inny żyjący w waszym świecie. Lynn opowiadała mi, że anioł Gabriel był silnie umięśniony i trochę niższy od pozostałych. Anioł prawdy, jak sam się nazywał, oznajmił jej, że aniołowie mogą dowolnie zmieniać swój wzrost, a także długość swoich włosów. Poproszone o to zmieniały nawet kolor swojego ubioru. Któż mógłby oprzeć się takim nadnaturalnym manifestacjom? Sam fakt, że Bóg objawia wam takie rzeczy, stawia was na pozycji kogoś wyjątkowego. Aniołowie podawali swoje imiona. Choruel, Uriel, Jabriel, Raguel, Inachian. Anioł, przedstawiający się jako Naga Prawda, osobiście prowadził Sharon Halstead oraz jej siostrę. Formował je, aby je następnie zniszczyć. W 1984 roku powiedział do Sharon: Twoje powinności, jak i twoje siostry, zostaną wam objawione wkrótce. Spotkałem na swojej drodze wiele osób maksymalnie skoncentrowanych na tak zwanej służbie uwolnienia. Nakładanie rąk na chorych, spektakularne uzdrowienia, egzorcyzmy, wielkie emocje, chrzest w Duchu Świętym, niezwykłe zjawiska i przedziwne historie.
Rodzina Halsted zauważyła, że w momencie, gdy Dawid przeprowadzał swoje ćwiczenia duchowe, to siadał na środku salonu i zaczynał mówić nieznanymi językami. Przypomniałem sobie wtedy o mojej rozmowie z najwyższym kapłanem tajnego spirytystycznego stowarzyszenia, do którego kiedyś należałem. Powiedział mi wtedy, że pewne religijne grupy praktykujące mówienie językami robią to pod natchnieniem demonicznych istot. Te duchy, twierdził, sprawiają, że ludzie wypowiadają ohydne bluźnierstwa przeciwko Stwórcy, wierząc, że służą Bogu. Dodał, że także seanse uwolnienia pochodzą wtedy od Wielkiego Mistrza i jego aniołów. Początkowo byłem zdumiony, jak wielkich rzeczy dokonują ci ludzie. Przecież robili to, przywołując imię Jezus. Byłem ostrożny, ale przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy ze skali niebezpieczeństwa. Ich zaangażowanie rosło z każdym nowym cudem, a zaufanie do Biblii malało dramatycznie. Odchodzili od słowa. W zasadzie Biblia bardzo szybko stała się niepotrzebnym balastem. Twierdzili, że mają bezpośredni kontakt do Ducha Świętego i tylko to się liczyło. Przez 5 lat byłam związana z grupą ludzi zaangażowanych w służbę uwolnienia. Osoby te wierzyły, że wspięły się na wyższy poziom zrozumienia Boga. Otrzymały dar słyszenia i widzenia aniołów. W tym czasie aniołowie powiedzieli nam, że Bóg zażąda od nas wykonania trudnych zadań. Te trudne zadania to początkowo nic wielkiego. Jednak stopniowo, gdy zaufanie grupy wzrastało, wymagania stawały się również coraz dziwniejsze. Pewnego razu aniołowie polecili członkom grupy, aby dokonali drobnych kradzieży w sklepach. Powiedziały im, że nie chodzi tu o popełnianie przestępstw, ale o pokazanie im, że są chronieni przez niebiańskich stróżów. I rzeczywiście, pomimo systemu monitoringu i kamer, nikt nie zauważył, że członkowie grupy wynoszą ze sklepów wartościowe przedmioty. Takich zadań było coraz więcej. Doszło do tego, że Sharon i jej grupa wynosili ze sklepów bardzo duże przedmioty. Telewizory, pralki, lodówki. Nikt ich nie zatrzymywał. Nikt się nie interesował. Lynn modliła się do Jezusa, prosząc, aby nam się objawił. Gdy go ujrzała, powiedziała nam, że był on pełen światła i piękna. Otaczało go tysiące aniołów. Zaczął mówić do Lynn, a ona powtarzała nam jego słowa. Każde przesłanie Jezusa lub aniołów zapisywaliśmy słowo po słowie. Później za każdym razem odczytywaliśmy te objawienia na głos, aby aniołowie potwierdzili nam, że nie pominęliśmy nawet jednego słowa. Gdy słuchałem Sharon Halsted, zrozumiałem, że cała ta historia spotkań z pięknymi, świetlistymi aniołami miała na celu zmienić sposób myślenia całej grupy. Byli oni stopniowo formowani, aby podważyć, a następnie odrzucić fundamentalne podstawy Biblii. Utorowało to drogę do wiary w świadomość człowieka po śmierci i w to, że nasza dusza może opuścić ciało i odwiedzać odległe światy. Ci ludzie byli adwentystami Dnia Siódmego, lecz ich fascynacja aniołami sprawiła, że porzucili najbardziej oczywiste prawdy Biblii. DMT, The Spiritual Molecule, to film o psychodelicznych substancjach jak dimetyltryptamina, zwana w skrócie DMT. Na ulicy to Dimitri. Został on oparty na książce doktora Ricka Strassmana. Był to najczęściej oglądany film dokumentalny z biblioteki Netflixa. Celebryta Joe Rogan jest wielkim propagatorem DMT. Substancja ta sprawia, że człowiek doznaje niezwykle poruszających duchowo wizji. Przeżycia są bardzo silne. Człowiek odczuwa obecność anielskich istot i niezmierzonej kosmicznej świadomości. Dosłownie wkracza do świata duchów. Bokser Mike Tyson twierdzi, że pozbył się wrodzonej agresji i poczucia pustki po sesjach z tą substancją. DMT pomaga zerwać z nałogami i zmienić charakter. Na pierwszy rzut oka to same plusy. Według studium Griffitha z 2019 roku 21% osób uczestniczących w eksperymencie z DMT deklarowało się jako ateiści. Było to przed
podaniem substancji. Zaraz po sesji ta liczba spadła do 8%. Pod wpływem psychodelików zasłona zostaje uchylona na jakiś czas i nagle znajdujesz się poza nią. To był układ natury duchowej, tak? Tak, całe moje życie całkowicie się zmieniło. Brzmi to jak scenariusz filmowy, ale to był realny układ. Mówisz więc, że gdy wszedłeś w to, twoje życie trwale się zmieniło? Sam nie wiem, jak to jest do końca, ale gdy się budzę, jestem szczęśliwy, śmieję się, zastanawiam, czy to się stało naprawdę. To wygląda, jakbyś był duchem przebywającym w fizycznym ciele. Wiem, że wielu ludzi miało podobne przeżycia. Ta istota przekraczała barierę fizycznego ciała. Tak, to było swego rodzaju doznanie, że świadomość to coś więcej niż tylko ciało. Bardzo wyraźnie odczuwałem obecność jakiejś potężnej siły życiowej, pewnej formy egzystencji, która żyła we mnie. Były tam skrzydlate istoty. Nie pamiętam dokładnie, jak wyglądały. Były podobne do aniołów. Istoty te majestatycznie przemieszczały się w przestrzeni. Było coś szczególnego i wyjątkowego w ich sposobie latania. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Odczuwało się tam silnie inny wymiar rzeczywistości. DMT sprawia, że ludzie zmieniają swoje poglądy. Zaczynają wierzyć. Ale posłuchajcie definicji słowa wiara z Nowego Testamentu. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Och, jest to ekstremalnie trudne. Nie widzimy czegoś, ale wierzymy, że tak jest. Na tym opiera się cała Biblia. To właśnie jest wiara w Boga i w Jego obietnice. Jednak wszystkie religie świata bazują na przeżyciach, doznaniach i fizycznych dowodach. W upadłym protestantyzmie to euforia, bełkotanie językami i uzdrowienia. W katolicyzmie to maryjne objawienia, drogi krzyżowe, pielgrzymki do Ziemi Świętej, cuda Eucharystii, odrażające fragmenty ciał świętych jako relikwie. Pośród tysięcy przypadków bałwochwalstwa mamy głowę świętej Katarzyny ze Sieny, papieża całującego relikwiarz z zaschniętą krwią Januariusa, która 3 razy do roku przechodzi w stan płynny. W kościele Santa Croce in Jerusalem w Rzymie znajduje się palec apostoła mocno wątpiącego Tomasza. Chrystus w tym fragmencie Ewangelii, który przeczytamy, potwierdza biblijną definicję wiary. A Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. I powiedzieli mu inni uczniowie: widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich: jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ i nie włożę mego palca w ślady gwoździ i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Jezus powiedział do Tomasza: włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział: mój Pan i mój Bóg. Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przeciwieństwem biblijnej wiary jest założenie, domniemanie, sugestia, spekulacja. Wierzący zakładają, że są zbawieni i że znajdują się pod łaską. Cieszą się, wołając w uniesieniu: nie sądzicie, że jest to szerokie pole do popisu dla siewców chaosu? O ludziach posiadających prawdziwą biblijną wiarę czytamy w Księdze Objawienia. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. W Nowym Testamencie słowo czuwajcie występuje 15 razy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Bądźcie trzeźwi,
Czy ma to jakiś związek z troską o umysł, o płat czołowy mózgu, o ten ośrodek czuwania? W osobliwej pseudochrześcijańskiej oranżerii mamy miliony trupich bożków i reliktów, całun turyński, fiolki z krwią Jana Pawła II, m.in. w Krakowie i w kaplicy świętej Kingi w Wieliczce, kompletne ciało Hiacynty z Cezarei, nawet schody Scala Sancta, przewiezione z Jerozolimy do Rzymu, to schody, po których miał rzekomo chodzić Chrystus. Wierni mogą ich dotknąć, a nawet wczołgać się na kolanach ku San Lorenzo, na samą górę. To wszystko jest kpiną z Chrystusa i jego Ewangelii. Sama definicja słowa wiara z listu do Hebrajczyków sprawia, że Biblia jest bez wątpienia prawdziwym, nieomylnym słowem Boga. Czemu? Spytacie. Dam wam przykład. Wyobraźcie sobie dużą międzynarodową korporację. Kolejny prezes przedstawia najnowszą strategię. Nazwijmy ją strategią dla zrównoważonego rozwoju. Wszystkie produkty firmy mają być teraz przeznaczone wyłącznie dla jednej milionowej części światowej populacji. Marketingowo to nie ma kompletnie sensu. To sposób na natychmiastową plajtę. I tak jest z Biblią. Pismo Święte od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę Jana jest w całości niemarketingowe. DMT natomiast omija ten problem. Omija biblijną definicję wiary. DMT daje realne przeżycia. Byłem ciekaw, w co wierzą osoby po sesji z dimetyltryptaminą. Rzucają się i zaczynają studiować Biblię? Nie, nigdy, przenigdy. Pewien człowiek, który odbył sesję z DMT, wyznał entuzjastycznie: teraz czuję, że Bóg jest moją matką, Bóg jest planetą Ziemią, Bóg jest kosmosem, Bóg istnieje w wielu wymiarach. To się nazywa panteizm. To jest New Age, czyściutki. Artyści, którzy testowali DMT, tworzą obrazy, aby pokazać, co widzieli. Te kolorowe wizje wyglądają trochę jak kolejna część sagi o wschodnich bóstwach. Rozmowy z Bogiem. Najnowsza książka religijna, napisana przez autora z południowego Oregonu, natychmiast stała się bestsellerem. Autor wyraża w niej opinię, że Mojżesz źle zrozumiał przesłanie od Boga. 10 przykazań to w rzeczywistości 10 sugestii. Dobro, zło, prawda, kłamstwo nie istnieją. Możesz postępować według własnych standardów, ponieważ Bóg nie osądza nikogo. Jakim sposobem autor Neil Donald Walsh doszedł do podobnych wniosków? Walsh twierdzi, że Bóg osobiście przemówił do niego w środku nocy i objawił mu prawdę. Obserwuję od pewnego czasu wielką światową fascynację spirit boxami. Są to urządzenia przeczesujące częstotliwości radiowe. Dostrajają się automatycznie do najbliższych sygnałów. Do niedawna komunikacja z przyszywanymi zmarłymi odbywała się głównie przy użyciu plansz Ouija, Ouija-boardów. Spirit boxy dają dodatkowy zastrzyk adrenaliny. To urządzenie pozwala na kontakt słowny ze światem duchów. Wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę Spirit Box i zobaczymy wiele materiałów z takich seansów, które odbyły się w odludnych miejscach i nawiedzonych domach. Możemy sobie posłuchać jęków księżniczki Diany, sapania Władysława Jagieły, gulgotania Elvisa, charczenia Enrico Caruso i ziewania Kurta Cobaina. Całość z biblijnej perspektywy jest mocno pretensjonalna. Zobaczymy również celebrytów jak gwiazda Disneya Vanessa Hudgens czy piosenkarka Demi Lovato, zafascynowanych tą pozornie nową techniką. W rzeczywistości istniało to od dawna, zmieniła się jedynie elektronika na tańszą i bardziej przyjazną. 14 listopada 1978 roku byłem w Concord, New Hampshire. Oglądałem wtedy talk show Merva Griffina. W programie rozmawiał z Lillian Carter, matką prezydenta USA Jimmy'ego Cartera oraz piosenkarką country Lorettą Lynn. W trakcie dyskusji pani Carter powiedziała, że Loretta Lynn mieszka w nawiedzonym domu. Loretta wyjaśniła, że to bardzo miłe doświadczenie dla jej rodziny. Duchy są przyjazne, powiedziała. Dzieci widują je i wcale się ich nie boją. Rodzina musiała położyć grubą wykładzinę, bo przeszkadzało im tupanie, gdy duchy wchodziły i schodziły po starych schodach.
Drzwi otwierały się i zamykały. Światła w domu zapalały się i gasły. Loretta Lynn powiedziała, że nie zamierza pozbywać się ich z domu. W świecie, gdzie naturalizm stał się religią, mówienie o rzeczach, które wykraczają poza wąskie myślenie autorytetów, staje się aktem rewolucyjnym. Doktor Jerry Marzyński to psychiatra z ponad 35-letnim stażem. Współpracował ze szpitalami i więzieniami stanowymi w USA. Był częstym gościem w szpitalnych ER rooms, czyli na ostrych dyżurach, udzielając pomocy psychologicznej. Uczestniczył również w psychologicznych programach na Uniwersytecie w Georgii w ramach swojego doktoratu. Jego książka Breaking the Spell of the Ivory Towers opowiada o jego pracy ze schizofrenikami. Przemysł farmaceutyczny zarabia rocznie 11,7 miliarda dolarów na sprzedaży leków antypsychotycznych, które wcale nie leczą, a przy okazji trwale uszkadzają umysły pacjentów. Aby interes się kręcił, farmaceutyczny kompleks marketingowy płaci ogromne sumy pieniędzy, tworząc tzw. ekspertów w dziedzinie schizofrenii. Ci eksperci twierdzą, że ta choroba spowodowana jest przez nierównowagę chemiczną mózgu. Medyczny establishment nie ma zielonego pojęcia, czym jest ta nierównowaga chemiczna, a te wszystkie ich trujące medykamenty mają za cel rozwiązać ten fikcyjny problem. Świat stał się wyjątkowo wrogim miejscem, dlatego liczba psychiatrycznych przypadków rośnie. Ta ilość wzrasta także dzięki coraz to nowym klasyfikacjom. Nowa Biblia Psychiatrii, DSM-5, większość ludzkich emocji zalicza do zaburzeń psychicznych. Dziecko, które jest zbyt ruchliwe, kobieta, która zbyt długo opłakuje śmierć męża, nastolatek, który twierdzi, że jest nieszczęśliwy, twórca filmów historyczno-społeczno-religijnych, którego filmów prawie nikt nie ogląda. Wszystko to można skorygować za pomocą leków. Około roku 375 przed Chrystusem Hipokrates sformułował zasadę, że każda choroba ma swoją fizyczną przyczynę. W ten sposób stał się ojcem współczesnej medycyny. Teoria Hipokratesa przyczyniła się do niebywałego rozwoju medycyny. Niesamowite osiągnięcia chirurgii oraz innych dyscyplin nauk medycznych to pokłosie myśli Hipokratesa. Jednak w odniesieniu do zaburzeń psychicznych teoria Hipokratesa to absolutna porażka. Emil Kraepelin na początku XX wieku jako pierwszy nazwał zaburzenia psychiczne terminem dementia praecox. To archaiczna nazwa schizofrenii paranoidalnej. Zgodnie z zasadą Hipokratesa uznał, że dementia praecox ma podłoże biologiczne lub genetyczne. W skrócie to choroba ciała. Ogłosił to, nie mając na to kompletnie żadnych dowodów. Spekulacje Kraepelina stały się podstawą psychiatrycznego establishmentu, czyli nic nowego pod słońcem. Sędziowie, psychiatrzy i policjanci słyszeli o wielu przypadkach, gdy kryminaliści usprawiedliwiali swoje przestępstwa głosami, które mówiły do nich. Zamiast zastanowić się nad przyczyną tych zaburzeń i pomyśleć nad jakimś programem, który mógłby temu zaradzić, diagnozuje się ich jako psychotycznych kryminalistów i zamyka w piekielnym środowisku więzienia, gdzie stają się jeszcze bardziej zwyrodniali, a po odbyciu kary wypuszcza się ich z powrotem do życia w społeczeństwie. Jerry Marzyński nie jest odosobniony w swoich poglądach. Psychiatra Peter Bregin w swojej książce Toxic Psychiatry zauważa, że korporacja farmaceutyczna Eli Lilly rozpowszechniła szerzej teorię zakłóconego balansu chemicznego mózgu podczas kampanii marketingowej słynnego antydepresantu Prozac. Profesor psychiatrii Ronald Paes podsumował ten problem. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek spotkał dobrze wykształconego i doświadczonego psychiatrę, który głosi tę niedorzeczną teorię. Pojęcie nierównowagi chemicznej mózgu było zawsze rodzajem miejskiej legendy, nigdy zaś teorią uznawaną przez psychiatrów z dużym dorobkiem. Jerry Marzyński od czasu swoich studiów słyszał nieustannie,
że ten mityczny, zakłócony balans chemiczny mózgu jest odpowiedzialny za omamy słuchowe, na jakie skarżą się schizofrenicy. W dzisiejszych czasach koryguje się to chemią. Ta chemia tworzy z nich odmóżdżone cienie. Dawniej dziwne zachowania leczono na różne sposoby. To jak opowieść z głębokości piekła. Borowano dziurę w czaszce, aby wygnać głosy z głowy. Wlewano alkohol do czaszki w celu zabicia zalążka, czy też nasienia szaleństwa. Krępowano i izolowano. Wieszano w obrotowych krzesłach, wywołując wymioty i apatię. W latach 30. XX wieku wstrzykiwano malarię, by wywołać gorączkę i konwulsję. Podawano insulinę, wywołując szok organizmu. Rażono prądem w ramach terapii elektrowstrząsowej, a także stosowano lobotomię, czyli usuwanie fragmentu płata czołowego mózgu. To tylko niektóre z tych metod. Pewnego dnia dr Marzyński wpadł na pomysł, aby podpytać swoich pacjentów, co konkretnie mówią im te głosy. Wielu pacjentów, przyzwyczajonych do wyśmiewania ich na samym wstępie, nie chciało w ogóle o tym opowiadać. Jednak kilku z nich było wdzięcznych, że znalazł się ktoś chętny do wysłuchania ich opinii. Gdy rosła liczba tych wywiadów, Marzyński zrozumiał, że ten fenomen jest powszechny. Wszystkie te rozmowy miały swój wspólny mianownik. Głosy wtłaczały do umysłów pacjentów praktycznie każdą złą wiadomość, jaką tylko można sobie wyobrazić. Jesteś głupi. Nikt nigdy cię nie kochał. Jesteś porażką. Twoja żona cię zdradza. Twoja dziewczyna chce cię zostawić. Nic ci się nie uda. Ktoś próbuje cię zabić. Jesteś tylko ciężarem dla swojej rodziny. Czemu się nie zabijesz? Jego rozmowy z psychotycznymi przestępcami w więzieniach stanowych również powielały ten schemat. Psychiatra wspomina: komunikaty wypowiadane przez głosy były bardzo podobne. Rozmawiałem z osadzonymi w różnych więzieniach, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali. Za każdym razem dokładnie to samo. Taka sama historia dotyczyła również pacjentów, z którymi pracowałem kilka lat wcześniej. Chociaż pacjenci, z którymi prowadziłem rozmowy, oddaleni byli od siebie o blisko 5000 kilometrów, jednak wszystkie te głosy, które słyszeli, miały im do przekazania taką samą złowrogą narrację. Gdyby psychiatria zajęła się obiektywnie przestudiowaniem fenomenu głosów, które słyszą schizofrenicy, wtedy wynurzyłby się z tego całkiem inny świat. Te głosy nie są pozbawionym sensu bełkotem. W przeciwieństwie do halucynacji, które są przypadkowe z natury, głosy, które słyszą psychotycy, tworzą logiczne i sensowne zdania. Psychiatrów mogłoby również zastanowić, czemu te głosy w sposób tak konsekwentny przekazują wyłącznie negatywne komunikaty. Zwierzchnicy Marzińskiego nie byli zachwyceni jego badaniami. W zasadzie jego metody wcale im się nie podobały, tak jak i on sam. Lekarz jednak kontynuował swoje poszukiwania. Trafiał na pacjentów mówiących wieloma głosami, obdarzonych olbrzymią siłą kryminalistów, na których nie działały spreje pieprzowe ani paralizatory. Jeden z pacjentów Marzyńskiego oślepił się. Tego zażądały od niego głosy. Gdy to zrobił, zaczęły się z niego naśmiewać. Należało ci się, skoro jesteś tak głupi, żeby nas słuchać. Inni pacjenci, którzy starali się ignorować swoje głosy, byli karani na różne inne sposoby. Głosy nie lubią być ignorowane. Wtedy stawały się głośniejsze i bardziej obelżywe. Również pilnowały, aby pacjent nie był w stanie spać w nocy. Nawet jeśli udało im się na chwilę przysnąć, pojawiały się przerażające koszmary. I tak w kółko psychiatra dr Wilson van Dusen potwierdza spostrzeżenia Marzyńskiego. Głosy mówią w sposób zgodny z charakterem i sposobem myślenia człowieka. Są w stanie wytworzyć uczucie niepokoju i bólu. Mówią w taki sposób, aby złamać wolę i zdają się być przeciwko każdej wyższej wartości. Jednemu z moich pacjentów powiedziały, że gdyby odkryto prawdę, że są czymś, co pochodzi z zewnątrz pacjenta, ich pan mógłby je ukarać. To sugeruje hierarchię,
Głosy z dziwnym uporem starają się zmusić pacjentów do rzeczy, które są przeciwne ich woli i sumieniu. Doktor Marziński ciągle był racjonalistą. Próbował rozumowo wyjaśnić pochodzenie głosów. Odkrywał jednak coraz więcej dziwnych niuansów. Głosy zdają się szczególnie nienawidzić dzieci, tak jakby ich beztroski stan był dla nich wyzwaniem i celem ich ataków. Czy rzuca to pewne światło na afery związane z wykorzystywaniem dzieci? Jednego z jego psychotycznych więźniów bały się nawet potężne psy policyjne. Skomlały i czuły się przy nim zagubione. Nikt nie był w stanie nad nim zapanować. Kiedyś pacjent opowiedział mi, że spróbował modlić się do Jezusa. Głosy zaczęły wrzeszczeć. Jezus nie zdołał nawet uratować siebie, a ty myślisz, że pomoże akurat tobie. Wiele lat później inny pacjent usłyszał dokładnie te same słowa. Zrozumiałem, że gdyby głosy były halucynacjami, to Jezus czy Biblia nie stanowiłyby żadnego problemu. Jednak ich reakcja na chrześcijańskie treści jest zawsze wroga. W więzieniu stanowym jeden z psychotycznych osadzonych zwierzył mi się z pewnego odkrycia. Postanowił przeczytać na głos Psalm 23 z Biblii. Wtedy głosy w jego głowie, według jego słów, zareagowały jak robaki wrzucone na gorącą patelnię. Postanowiłem spróbować i zacząłem czytać moim pacjentom Psalm 23, aby zaobserwować, jaka będzie reakcja. Wszyscy pacjenci przyznali, że głosy reagowały przerażeniem. Więźniowie zaczęli więc deklamować Psalm 23 jako narzędzie do walki z głosami. Psalm 23 jest niezwykle piękny. Mówi on o tym, że Jezus Chrystus jest ostoją dla tych, którzy za Nim idą. To instrukcja, jak pozbyć się siewców chaosu. Głosy nienawidzą Jego treści. Jednak człowiek, który poddaje się Chrystusowi, nie może robić tego na pół gwizdka, bo wtedy głosy wrócą z jeszcze potężniejszą siłą. Pewien pacjent, który stosował psychologiczną terapię, jaką mu zaleciłem, przyszedł do mojego gabinetu i powiedział, że głosy chcą ze mną rozmawiać. Nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło. Nigdy. Byłem w szoku. Nie wiedziałem nawet, co mam na to odpowiedzieć. Po chwili ochłonąłem i zapytałem, co takiego głosy mają mi do przekazania. Wtedy głos pacjenta zmienił się. Wychrypiał mi następujące słowa. Nie, nie, nie. Nie masz prawa ingerować w nasze sprawy. W tym momencie cały mój racjonalizm runął. Nie mogłem już dłużej udawać, że głosy pochodzą wyłącznie z wnętrza chorego umysłu pacjenta. Kompletnie mnie zmroziło. Zrozumiałem wtedy, że wkroczyłem na niebezpieczny grunt. Marziński i jego była pacjentka Sherry Sweeney stworzyli program, który pomaga schizofrenikom. W założeniu tego programu jest to, że głosy, które słyszą paranoicy, są realnymi istotami i że wszystko, co one mówią, jest kłamstwem. I to rzeczywiście działa. Emanuel Swedenborg, który był szwedzkim teologiem luterańskim, przez ostatnie 28 lat swego życia napisał 18 metafizycznych książek. Przez wielu traktowany jest jako wielki autorytet w dziedzinie świata duchów. Jego książka Niebo i Piekło opisuje jego podróże astralne do tych miejsc oraz kontakty z dobrymi i złymi aniołami. W rzeczywistości Swedenborg został oszukany. Jego spirytystyczne wizje są w rażącej sprzeczności z Biblią, podobnie jak wizje innych katolickich i protestanckich mistyków. Dawno temu ja również wierzyłem w to, że człowiek posiada duszę, która może funkcjonować poza ciałem. Nigdy nie miałem doświadczeń z opuszczaniem ciała, ale dwóch moich ówczesnych przyjaciół przeżyło coś takiego. Wychodzili z ciała i chodzili po mieszkaniu, aby zorientować się po chwili, że cały czas siedzą na kanapie albo leżą w łóżku. Richard!
Lord Batista został uznany za martwego, a następnie przywrócony do życia przez zespół lekarzy z New York City Hospital. W programie Merva Griffina z 25 grudnia 1978 roku Richard opowiedział o swoim ataku serca oraz o tym, co działo się później. Twierdził, że jego dusza opuściła ciało i podróżowała do cudownego miejsca. Tam powitał go jego dziadek. Nie pozwolono mu jednak zostać w tej krainie. Usłyszał głos, który powiedział mu, że musi wrócić na ziemię. Batista powiedział, że to niezwykłe doświadczenie odmieniło jego życie oraz pozwoliło mu zrozumieć, czym jest prawdziwa radość i pokój umysłu. W czasach, gdy brałem udział w seansach spirytystycznych, zawsze zastanawiało mnie, czemu ustawicznie trafiamy na duchy samych kretynów. To było niesamowite. Chcieliśmy liznąć trochę zakazanej wiedzy, odkryć coś wielkiego, a wszelkie informacje, które otrzymywaliśmy od tych tak zwanych duchów, to była klęska całkowita. Pod Monopolowym o 4 nad ranem można znaleźć więcej wiedzy i wewnętrznego oświecenia niż na takich sesjach. Potem zrozumiałem, że wśród upadłych aniołów istnieją jednostki bardziej i mniej zdeformowane. Skala waha się od totalnych degeneratów, którzy prawdopodobnie w wyniku traumy, jaką było wygnanie ich z nieba, niemal całkowicie zatracili cechy rozumnych istot, aż po nadal błyskotliwie inteligentne, choć złe do szpiku kości demony. Te ostatnie kontaktują się jedynie z elitami politycznymi i intelektualnymi świata. Te pierwsze natomiast są katalizatorami najbardziej brutalnych zbrodni i wynaturzeń. Średniaki zaś łapią wszystko, co tylko zdołają upolować. I zobaczyłem 3 duchy nieczyste, jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Czytamy w Ewangelii o opętanym z Gedaru. Na pytanie Chrystusa o jego imię odpowiada: moje imię jest Legion. Wielu interpretuje ten tekst w kontekście ilości. Mnie zastanawia, że to imię ma kontekst militarny. Oznacza dyscyplinę i hierarchię. Demony w Gedarze powiedziały również coś niezmiernie interesującego. Cóż my mamy z Tobą, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. Upadli aniołowie mówią tutaj o pewnych ramach czasowych. To samo czytamy w Księdze Apokalipsy. Radujcie się, niebiosa, i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu. Starożytny bóg Set to władca królestwa chaosu. Masoński autor Albert Churchworth w książce z 1913 roku Science and Symbols oświadcza: Set lub Sut według Plutarcha to egipskie imię Tyfona. Set to szatan według chrześcijańskiej terminologii. Tak więc pan chaosu Set, Sut, Sutak, czyli szatan, wie, że ma niewiele czasu. Królestwo chaosu ma swój przewidziany koniec, swoje widełki od punktu A do punktu B. Bóg pozwolił działać szatanowi i jego demonom, dając im pewien ustalony czas na zbudowanie swojego imperium. Upadli aniołowie utrzymują, że ich bezprawie jest lepsze od praw Boga, które są podstawą jego rządów w całym wszechświecie. Skoro tak twierdzicie, to udowodnijcie to. Oto właśnie toczy się walka. Oto, które rządy popierasz. To jak takie wydłużone wybory. To wojna o umysły ludzi. Przeszkodą na ich drodze są ludzie wierni Bogu i jego przykazaniom. Czy dzisiejsze chrześcijaństwo uznaje prawa Boga 10 przykazań? Absolutnie nie.
Katolicyzm stworzył własną wersję przykazań, a protestantyzm twierdzi, że nie musi ich wcale przestrzegać, bo znajduje się pod łaską. Zastanawia mnie pewien fragment książki. Autorka pokazuje tutaj szatana jako osobę, która starzeje się podobnie jak ludzie. Jest to sensowne, bo jeśli odrzucasz rządy Boga, tracisz dostęp do jego siły życia. Zobaczcie, on nie ma już dużo czasu. Pokazano mi szatana, jakim był niegdyś. Był wtedy szczęśliwym i wywyższonym aniołem. Następnie ukazano mi, jak wygląda teraz. Nadal posiada królewską postać. Rysy jego twarzy są w dalszym ciągu piękne, pomimo że jest upadłym aniołem. Jednak na jego obliczu malował się wyraz strachu, zatroskania, nieszczęścia, złośliwości, nienawiści, wrogości, fałszu i wszelkiego zła. Szczególnie zwróciłam uwagę na jego czoło, niegdyś tak szlachetne. Zaczęło ono opadać. Widziałam, że tak długo skłaniał się ku złu, że każda dobra cecha jego charakteru została spodlona, a każda zła cecha rozwinięta. Jego oczy były sprytne, przebiegłe i ukazywały wielką przenikliwość. Był wysokiego wzrostu, ale ciało zwisało na jego rękach i twarzy. Gdy go zobaczyłam, jego podbródek był oparty o lewą dłoń. Wyglądał na głęboko zamyślonego. Nagle na jego obliczu pojawił się uśmiech, który przyprawił mnie o drżenie. Szatan od początku stosuje dwie strategie wobec ludzi wiernych Bogu. Pierwsza z nich to eksterminacja. Jeśli uważnie prześledzimy historię świata, to odkryjemy, że on uwielbia tę metodę. Zetrzeć ich z powierzchni ziemi, zagłodzić, zamęczyć, splugawić, stosować prześladowania, ogień, tortury, wojny. Ta metoda ma jednak bardzo poważny problem. Jest on zapisany w Ewangelii. A mówię to wam, moim przyjaciołom. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej nie mogą zrobić. Chrześcijaństwo kwitnie tam, gdzie jest prześladowane. Im więcej trudności i niebezpieczeństw, tym silniejsza jest wiara ludzi i tym dynamiczniej się ono rozwija. W takich ekstremalnych realiach Biblia traktowana jest jako największy skarb. Jest regularnie studiowana i rozumiana. Szeregi chrześcijan oczyszczają się z hipokrytów, odstępców i karierowiczów. Tak, ta pierwsza strategia ma niezwykle poważny problem. Z konieczności więc powstała strategia numer dwa. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Druga strategia to zwiedzenie. Małą łyżeczką jak kropelka, która drąży skałę. Fałszywe nauki wypierają prawdę. O tym mówili i przed tym przestrzegali Chrystus i apostołowie. I ta strategia odnosi spektakularne rezultaty. Dżinizm jest jedną z najbardziej ascetycznych religii świata. Spotkam się z mnichem Avishajem Sagarem Maharadżą. Jak długo jest pan mnichem? Od 9 lat. Gdy podjął pan decyzję o zostaniu mnichem, miał pan przyjaciół, rodzinę, narzeczoną i wszystkich ich opuścił? Miałem to wszystko, a teraz nie czuję z nikim więzi. Rodzice składają mi wizyty, lecz nie czuję do nich nic szczególnego. Ciało nie ma żadnego znaczenia, a więc te relacje także. Dla nas liczy się dusza i to ją czcimy. Dla nas posiłek to tylko odżywianie. Nie czerpiemy z niego przyjemności. Dlatego jem wyłącznie żywność pozbawioną smaku. Jem po to, by przeżyć jeden posiłek dziennie z wodą. Widzicie? Ten chłopina, paradujący na błyszcza z Jackiem Dyndalskim w miejscu majtek, czuje się wolny i radosny. Spaceruje tak przy kobietach i dzieciach. Świat kompletnie oszalał, cały świat. Brazylia ma ogromny problem z rakiem narządów rodnych. Przyczyna? Kontakty seksualne ze zwierzętami. W Niemczech swobodnie funkcjonują erotic zoo, czyli miejsca, gdzie mężczyzna albo kobieta mogą sobie ulżyć ze zwierzęciem. To samo w Norwegii i Danii. Dania ma z tym aktualnie dużą bolączkę. Bywa ona rozpatrywana na rządowych obradach. Zwierzęca, seks, turystyka w Danii. Meksyk. Pokazy osiołków. Resztę dośpiewajcie sobie sami. Finlandia.
zalegalizowane od 1971 roku. Węgry są jednym z trzech największych producentów obrzydliwych filmów tego rodzaju. Grzech w dzisiejszym świecie przedstawiany jest jako coś cudownego. Bawmy i radujmy się. Jednak gdy pewna bariera w dziejach cywilizacji zostaje przekroczona, grzech przybiera najbardziej ohydne formy. Tama nieprawości puszcza i świat ogarnia totalny chaos. A człowiek zawsze znajdzie sobie jakieś dobre usprawiedliwienie. Najpopularniejsze to takie, że już się taki urodził. Przez wiele lat grałem metal. Każdy metalowiec jest wydziergany jak łowicka pisanka. Ja nie mam na ciele nawet jednego tatuażu. Czemu? Gdy dorastałem w latach 80., tatuaże nosiła recydywa. I na tych gości musieliśmy mocno uważać, bo byli nieobliczalni. Schodziliśmy im z drogi. Do dzisiaj tatuaż wywołuje we mnie lekkie uczucie paniki. Teraz przez wielu tatuaż kojarzony jest z czymś, co jest kolorowe i trendy. Ludzie ozdabiają swoje ciała całą masą symboli, które w rzeczywistości związane są z pradawnym kultem zmarłych. Nawet te urocze pstrokate pszczółki i motylki. Do tego celu właśnie były tworzone takie rysunki na ciele. Te wszystkie smoki, trupie czaszki czy pentagramy pokazują demonicznym istotom, że ten konkretny człowiek jest ich własnością. Bez względu na to, jak ślicznie jest taki rysunek wykonany. Nie będziecie na znak żałoby po zmarłym czynić nacięć na ciele swoim, ani nakłuwać napisów na skórze swojej. Jam jest Pan. W naszej kulturze popularnej magia i spirytyzm pokazywane są jako droga do barwnego świata. Siły stojące za tymi zjawiskami ukazywane są jako w większości przyjazne. Popatrzmy jednak na mentalność upadłych aniołów. Od lat 60. XX wieku zgłaszane są przypadki okaleczania zwierząt. Bydło jest okaleczane w sposób niezwykle precyzyjny. Krew zwierząt jest usuwana z ich ciał, nie pozostaje nawet kropla. Ciekawe, że zwierzęta padlinożerne nie ruszają tak zabitych zwierząt. Farmerzy są załamani, bo tracą dziesiątki tysięcy dolarów. Na terenach, gdzie ziemia jest wyschnięta i nawet siadająca na niej mucha chudzina pozostawia czytelne ślady, nie ma kompletnie żadnych dowodów, aby ktoś się w ogóle kręcił koło tak okaleczonych zwierząt. Żadnych śladów walki, brak rozlanej krwi. Czasem występują również zjawiska dodatkowe, jak nocne światła na niebie czy dziwne dźwięki. Ten artykuł opowiada o kilku takich przypadkach. Kobieta, która żyje na farmie wraz ze swoimi dwoma synami, zeznała, że żaden drapieżnik ani ptak nie dotknęły krowy. Nie odkryto żadnych śladów aktywności wokół ciała ani rozlanej krwi. Język i trzy wymiona krowy zostały wycięte precyzyjnymi ruchami. Oczy, zazwyczaj pierwszy łup drapieżników, pozostały nietknięte. W ciele krowy nie znaleziono śladów po pociskach, a skanowanie detektorem metalu nie wykazało pozostałości po kuli. Detektyw z Crook County Javier Sanchez zastał krowę rasy Black Angus leżącą na boku. Zwierzę miało usuniętą sierść wokół żołądka. Krowie ktoś odciął wszystkie cztery wymiona, lewy policzek, język oraz organy reprodukcyjne. Biegły zaobserwował kilka chirurgicznych cięć na ciele zwierzęcia. Miało ono usunięte wymię, a również ktoś wykonał okrągłe cięcie wokół odbytu i organów rodnych. Zostały one precyzyjnie odcięte bez przebijania jelita. Także lewy policzek, lewe oko i język zostały usunięte ze znajomością anatomii. Ten klimat przypomina mi trochę sprawę z Whitechapel. Na jesieni 1888 roku seryjny morderca nazwany Jack the Ripper, po polsku to Kuba Rozpruwacz, siał strach w wiktoriańskim Londynie. Mordował kobiety. Wolnomularski Scotland Yard nie złapał sprawcy i nigdy nie rozwiązał zagadki tych zbrodni. Nie wiem czemu, ale mnie to nie dziwi. Brak nawet jednej kropli krwi, w tym przypadku Oregon, Stany Zjednoczone. Tajemnicza historia okaleczeń bydła. Fenomen UFO. Australijska tajemnica okaleczonego bydła. Przypadki okaleczania zwierząt obejmują w tej chwili cały świat.
Nie jest to informacja zarezerwowana dla tropicieli UFO. Mówią o tym oficjalne media. Policja we Francji została postawiona w stan gotowości z powodu całej serii okaleczeń i zabójstw koni. Barbarzyńskie akty okaleczeń zwierząt nie są niczym nowym. Okazuje się, że nie dotyczy to tylko Francji. Władze na całym świecie zastanawiają się, kim są sprawcy i czym się kierują. Znajduje się zwierzęta z obciętymi uszami, wyłupionymi oczami i okaleczonymi genitaliami. Z tego powodu we Francji prowadzi się ponad 150 dochodzeń. Od początku tego roku do sierpnia zanotowano 10 takich zdarzeń. Francuski minister spraw wewnętrznych zaapelował do społeczeństwa, żeby donosiło o każdej podejrzanej działalności. Jednak zagadka dotycząca tajemniczej serii zabójstw zwierząt wciąż czeka na rozwiązanie. Zastanawiające jest, że uszy, oczy, nozdrza i genitalia są wycinane z chirurgiczną precyzją. Również FBI prowadzi dochodzenie w sprawie okaleczeń bydła na środkowym zachodzie USA. Spekuluje się, że mogą to być rytuały satanistyczne, tajne eksperymenty rządowe lub doświadczenia wykonywane przez istoty pozaziemskie. Jednak prawda wciąż pozostaje nieuchwytna. Ludzie inwestują w skomplikowane zabezpieczenia, aby chronić swoje domy. Mało kto jednak przejmuje się siewcami chaosu, którzy tylko czyhają, aby spowodować kolejną masakrę, kolejne nieszczęście. Te istoty są ekstremalnie złe, choć popularna kultura maluje je jako niegroźne. Dzisiaj wszyscy kochają zabawy z magią. Klikając w internecie trafiamy na filmy i artykuły o kosmitach oraz ich wpływie na naszą cywilizację. Tego typu kosmiczne opowieści mają setki tysięcy wyświetleń. Ludzie uwielbiają tajemnice, a taka sensacja daje im odczucie kontaktu z czymś nadprzyrodzonym. Nawet Richard Dawkins, dyżurny ateista świata, przyznaje, że fenomen DNA i implikacje związane z tym zagadnieniem mogą znaleźć wyjaśnienie w ingerencji obcej cywilizacji w życie na Ziemi. Amen. Oczywiście w jego ujęciu obca cywilizacja może być absolutnie wszystkim, za wyjątkiem Boga opisanego w Biblii. Bawi mnie niezmiernie, że ten człowiek poświęcił całe swoje życie na walkę z kimś, kto według niego nie istnieje. Jednocześnie gdzieś w głębinach swej ateistycznej duszy nie wierzy w naturalistyczną wizję powstania życia. Filmy o kosmitach niosą również nadzieję. Obca inteligencja, która zasiała życie na Ziemi, przekazała jej również wiedzę o uprawie roślin, metalurgii, astronomii i medycynie. Kosmici stworzyli życie na Ziemi, więc zadbają również, aby ludzkość nie zniszczyła się sama. Amerykańscy piloci wojskowi informują, że do spotkań z UFO dochodzi dzisiaj codziennie. To nie są jakieś sporadyczne hokus pokus. Lou Elizondo, były oficer wywiadu, opowiada o swoim śledztwie w sprawie niezidentyfikowanych obiektów latających. Mam wielki szacunek dla tego człowieka. Zajmował wtedy bardzo wysokie stanowisko. Nalegał, żebym przestał się tym zajmować. Odpowiedziałem, że nie ma sprawy. Mogę tak zrobić. Zapytałem jednak, jaki jest powód. Pomyślałem, że być może jest testowana nowa technologia i że tylko specjalna grupa ma dostęp do tego programu. Zapytałem więc, czy to nasza technologia. Odparł, że nie, że to nie o to chodzi. Zapytał, kiedy ostatnio czytałem Biblię. Nie byłem pewien, co ma na myśli, dlatego zapytałem, do czego zmierza. Wtedy powiedział, że muszę zdać sobie sprawę, iż za tym stoją siły demoniczne, że nie powinienem się tym więcej zajmować. Twierdzisz, że wysoko postawiony przedstawiciel Departamentu Obrony w Pentagonie nalegał, żebyś przestał zajmować się UFO, ponieważ za tym kryją się siły demoniczne? Zgadza się. Ludzie dokonują na swych ciałach niebywałych aktów okaleczania. Mamy współczesną muzykę pozbawioną melodii, sztuki plastyczne wyzute z jakiejkolwiek symetrii i formy oraz tych, którzy koniecznie chcą być brzydcy. Metalowcy od dawien dawna pragnęli wyglądać jak diabły z Weichlerowa, ale po krótkiej chwili przyłączyli się do nich inni. Na swojej ostatniej płycie Renaissance Beyoncé dziękuje za natchnienie swojemu wujkowi Johnemu, który jest, a jakżeby inaczej, gejem. Dzisiaj bez geja w rodzinie jesteś nikim, a twoja egzystencja nie ma najmniejszego sensu. Wokalistka dziękuje także, cytat,
wszystkim pionierom, od których pochodzi nasza kultura, upadłym aniołom, których wpływ na nią był tak długo niezauważany. Beyoncé zawsze podkreśla, że na scenie kontrolę nad nią przejmuje istota zwana Sasha. Bez Saszy Beyoncé byłaby bezradna. Lucyferianka Alice A. Bailey, ulubiona pisarka elit w swojej książce Externalization of Hierarchy, przepowiedziała, że duchowe istoty, które tak długo ukrywały swoją obecność przed człowiekiem, objawią się widzialnie do roku 2025. W sumie niedługo. I to można już wyczuć. Tak osobiście nie jestem w stanie zrozumieć metalowego glutka pod nosem. Od urodzenia jestem niestety estetą i metalowy glutek sprawia, że boli mnie moje jestestwo. Jesienią i zimą odwracam wzrok od takich osób, bo działa mi wyobraźnia i wyobrażam sobie te wszystkie wydzieliny z zatok, które osiadły na glutku. Tragedia. Szczególnie boli mnie, gdy piękne dziewczyny tworzą z siebie przytłaczające swoją szpetotą słupy ogłoszeniowe ponacinane metalowymi świecidełkami wystającymi z ich okaleczonych ciał. Piękno stało się niepopularne. To jest człowieczeństwo, na które z lubością patrzą upadli aniołowie. To jest ich wizja wprowadzona w życie. Jesteście dziećmi Pana, swojego Boga. Nie będziecie się kaleczyć ani robić łysiny między swymi oczyma po umarłym. Jesteś bowiem ludem świętym dla Pana, swego Boga i Pan wybrał cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Idea samookaleczania i nakłuwania ciała wywodzi się z pogaństwa. Celem jest, aby bóstwo łatwiej wniknęło przez skórę i przejęło całkowitą kontrolę nad zaangażowanym w misteria. Czy mamy dzisiaj ludzi na świecie, którzy robią sobie łysiny? Peter Gabriel, wokalista Genesis, miał taką właśnie fryzurę. Katolicy mnisi noszą na sobie ten symbol solarny od wieków. Ktoś może mi zarzucić, że taki nakaz został nadany wyłącznie starożytnemu Izraelowi. Nic z tych rzeczy. W tym samym rozdziale czytamy: nie będziesz hańbił swojej córki, nakłaniając ją do prostytucji, albo wcześniej, nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym stawiał przeszkody. To wszystko mamy również w Nowym Testamencie. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Tak więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. O, temat jedzenia i picia to drażliwa kwestia. Zarzucano mi w komentarzach, że pracuję dla WHO, bo polecam wszystkim dietę roślinną, czyli biblijny standard. WHO zaleca jedzenie modyfikowanej genetycznie żywności, a także wynalazków tworzonych na drukarce 3D. Ja mówię o roślinach i nierafinowanych nasionach. Swoją drogą mnie również drażni słowo wegan, wegański. Jest wszędzie, nawet na wegańskich trumnach dla chomików. Zastanawiacie się może, czemu pokazuję wam te pięknie poświecone i sfotografowane produkty. Fascynuje mnie największy z artystów. Zobaczcie, jak trochę światła wydobywa piękno tych form, subtelne przejścia tonalne i faktury tych, zdawałoby się, pospolitych rzeczy. Ale wróćmy do jedzenia i picia. W opinii doktora Nila Nedleya, wielkiego autorytetu w leczeniu depresji, dieta mięsna pobudza układ rąbkowo-limbiczny mózgu. Są to obszary odpowiedzialne za zwierzęce cechy człowieka. Bierze on udział w regulacji zachowań emocjonalnych, takich jak strach, zadowolenie, przyjemność, euforia, agresja. Związany jest także z obszarem nagrody i popędem seksualnym. Słyszymy na każdym kroku, że białko jest najważniejsze, a skoro jest najważniejsze, to jedzmy mięso i nabiał. W rzeczywistości potrzebujemy bardzo niewiele białka. Potrzebujemy natomiast mnóstwo węglowodanów. To paliwo dla mózgu, ale węglowodany mają złą prasę. Ograniczajcie węglowodany, ograniczajcie.
To bajka. Węglowodany biorą udział w transmisji tryptofanu i tyrozyny, które są niezbędne do produkcji neuroprzekaźników epinefryny, norepinefryny i dopaminy. A one z kolei są istotną częścią układu nerwowego. Odpowiadają za nastrój i sprawność umysłową. Ma to związek z układem uczuć wyższych, który ulokowany jest w płacie czołowym mózgu. Odpowiada on za to wszystko, co związane jest z człowieczeństwem. Miłość, empatia, podejmowanie logicznych decyzji, analiza itd. Wracając do Biblii. Człowiek potrzebuje właśnie w pełni sprawnego płata czołowego, aby zrozumieć prawdy wiary i poznać Boga. Spraw, bym zrozumiał drogę Twoich nakazów, a będę rozmyślał o Twoich cudownych dziełach. Wznoszę swoje ręce ku Twoim przykazaniom, które miłuję, i będę rozmyślał o Twoich prawach. Moje oczy wyprzedzają straże nocne, abym mógł rozmyślać o Twoim słowie. Co się dzieje, gdy układ czołowy jest niesprawny? Ano to, że możesz mówić takiemu człowiekowi o wielkich prawdach Ewangelii, a on i tak tego nie ogarnia. To jak rozmowa z pijanym. Jeśli jest miłym człowiekiem, to może ci nawet przytakiwać, ale w rezultacie to dla niego tylko warkot kosiarki do trawy. I w moim rozumieniu dieta roślinna jest niezwykle ważna. Wielu spirytystów, aby mieć lepszy kontakt z tak zwanym światem duchów, przechodzi na bardzo restrykcyjną dietę roślinną. Mistrzowie sztuk walki, dla przykładu, jedzą w takich okresach jedynie miseczkę ryżu z tofu. Bardzo prosto przyrządzone jedzenie i pozbawione nawet przypraw. Oni również to wiedzą. Z jakiego powodu on sobie to wszystko przyczepia do pleców? Po co to całe cierpienie? On w ten sposób prosi swojego boga Murgama o spełnienie jego życzenia. Przez 48 dni pościł, medytował, modlił się i śpiewał. Dzięki temu nie odczuwa bólu. Niewiarygodne. Niezwykłe jest to, że nie ma ani jednej kropli krwi. Kiedykolwiek widziałeś coś podobnego? Nigdy. Witamy w Malezji. Dlaczego ludzie do niego podchodzą? Modlą się przed nim, ponieważ w tej chwili Bóg jest w jego ciele. Teraz jest aniołem i ludzie chcą, by ich pobłogosławił. Chciałbym się dowiedzieć, jak pan się czuje. W porządku. Odpowiednio się przygotowałem. Przestrzegałem diety wegetariańskiej, by się oczyścić i być gotowy. I jeszcze jedno. Wielokrotnie spotkałem się z następującymi świadectwami. To jak schemat. Pewna osoba cieszy się życiem. Robi absolutnie wszystko, na co tylko ma ochotę. Z radości dosłownie puszcza kwadratowe bańki nosem. Początkowo jest pięknie, ale później pojawiają się problemy. Te problemy narastają i stają się coraz poważniejsze. Wreszcie nadchodzi choroba i ten człowiek praktycznie nie je przez tydzień, dwa, trzy. I wtedy właśnie mózg oczyszcza się ze śmieci, a człowiek zwalnia rytm. Próbuje się przyzwyczaić do mniej jaskrawych kolorów i cichszych dźwięków. Początkowo to boli, bo to coś obcego. Przyjaciele, wokół których kręcił się do tej pory jego świat, okazują się być czerstwi i nieciekawi. Nagle ta osoba zaczyna zauważać, że dalsze kontynuowanie takiej jazdy po krawędzi skończy się katastrofą. No i wtedy zaczyna szukać Boga. Tak, to troszkę i moja historia. Znalazłem to ostatnio w Psalmie 107. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swoich win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swojej niedoli,
a on wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. No, ale jeśli człowiek poznaje Boga umysłem, to chyba dość jasne jest, że ta demoniczna strona będzie starać się zdegradować możliwości rozumu. Sprawić, żeby człowiek był jak zombie, ciało bez ducha. Z tego powodu interesuje mnie ten niezwykły tekst opisujący szatana. O, jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody. Halasz, osłabiać, pomniejszać. Z tekstu wynika, że jedna z metod szatana to wyniszczanie ludzkiej rasy poprzez, jak to nazywa Apokalipsa Jana, czary. Mamy tutaj greckie słowo pharmakeia, stąd zresztą nasze słowo farmacja. Odbywa się to również przez niszczenie możliwości intelektualnych, co robią totalitarne reżimy. W pierwszej kolejności mordują elity intelektualne. W Polsce robili to Rosjanie i Niemcy. Ale nie tylko oni. Narzekacie, że źle opłacani, sfrustrowani nauczyciele źle uczą wasze dzieci. Narzekacie, że system edukacji indoktrynuje, a dzieci nie posiadły sztuki logicznego myślenia. Załamujecie ręce, że edukacja waszych dzieci wygląda jak jakieś żałosne kwiprokwo. To właśnie to. Człowiek ze sprawnie działającym mózgiem, potrafiący analizować fakty, a nie poddający się chwilowym emocjom, jest niezwykle trudny do manipulacji. Również w dziedzinie wiary. Sprawnie działający umysł, gdy ma kontakt ze słowem Biblii, jest w stanie pojąć, że ma do czynienia z czymś, co jest wyższe niż ludzki rozum. Wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi, którzy pomimo dobrego wykształcenia rozumują, jakby byli na jakichś zamulających produktach. Gdy zobaczyłem, co kładą na talerz podczas obiadu, wiedziałem, że mogę gadać długo i namiętnie, a oni i tak tego nie zrozumieją. Ich umysł jest jak komputer z zapchaną magistralą. Nie będziecie jeść niczego z krwią. Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa ani czarów. Kochani, mięso, które jecie, to właśnie mięso z krwią. Tak właśnie wygląda dzisiaj ubój zwierząt. Cała paleta antybiotyków, jakie przyjęły te zwierzęta i wszystkie hormony stresu związane z ich ubojem, zostają w ich mięsie. Myślicie, że nie ma to żadnego wpływu na wasze ciała, a co więcej na wasz umysł? Ale rozwińmy troszkę ten temat. Jedzenie i picie krwi powiązane jest w tym wersecie z okultyzmem. Angelina Jolie, zanim związała się z Bradem Pittem, tworzyła niezwykle medialny związek z aktorem Bobem Thorntonem. Od jakiegoś czasu obserwują fascynację krwią wśród światowych celebrytów. Nie to, że jest to jakaś nowość. Teraz się z tym zwyczajnie nie kryją. Fiolka z krwią jest bardzo skromna. Angie przyniosła kiedyś taki zestaw. Może kojarzysz medaliony, w których można trzymać zdjęcie babci i ludzie noszą to na szyi? No, to właśnie coś takiego. Kupiła dwie sztuki, gdy byliśmy rozdzieleni, każde z nas na innym krańcu Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Angie kręciła Tomb Raider, a ja Monster's Ball, widywaliśmy się zaledwie raz na dwa tygodnie. Zaproponowała, że byłoby to romantyczne, gdybyśmy wzięli żyletki, rozcięli sobie palce, utoczyli trochę krwi, a potem nosili ją w tych medalionach. Wiesz, to tak jak ludzie noszą włosy swoich dzieci w medalionach na szyi. To dokładnie to samo. Tak więc od tego czasu nosiliśmy słoiki z krwią na łańcuszkach i tak staliśmy się wampirami żyjącymi w ciemnych lochach. Owszem, przyznaję, można powiedzieć, że jest to nieszkodliwe dziwactwo. Ale gdy powiększymy troszkę jak piesek Fafik, to odkryjemy, że ten pokręcony trend jest niezwykle popularny. Można by opowiedzieć dużo takich historii, skupmy się jednak na zaledwie dwóch. Aktorka Megan Fox otwarcie przyznaje, że pije krew. A oto jej chłopak, raper Machine Gun Kelly, ten z lewej. Pokazuje demoniczny mano cornuto i żeby nie było wątpliwości, że to nie przypadek, tutaj objawia nam, komu wiernie służy. W tym wywiadzie dla Glamour Megan Fox opowiada. Myślę, że wzajemne picie krwi
może wydawać się komuś niestosowne. Można wyobrażać sobie nas trzymających kielichy i jak w Grze o Tron pijących krew. Ale to zaledwie kilka kropli. Tak, potwierdzam. Pijemy krew w celach rytualnych. Megan nie ogranicza się jedynie do swego związku z kompletnie pozbawionym wszelkich talentów Kelim. Swoich synów wychowuje na dziewczynki. Jej syn Noah po lewej stronie w różowej koszulce z napisem Silne dziewczyny. Kolejni celebryci to perkusista Travis Barker i Kourtney Kardashian. Tak, z tych Kardashianów. Znana jest głównie ze swego niezwykle skromnego motto. Mój tyłek wygląda nieziemsko. Przyznam wam, że czytanie ekskluzywnych wywiadów z gwiazdami jest dla mnie równie interesujące jak grzebanie w kociej kuwecie. W tym instagramowym poście Travis zamieszcza emotki dwóch wampirów. Ona i on. Żeby nie było wątpliwości, w jeszcze innym poście Kardashian pisze do Travisa. Chcę pić twoją krew. Travis odpowiada. Moja ulubiona. I obok kropelka krwi. Tutaj Kourtney zamieszcza fotkę próbówki z krwią Travisa. To, że celebryci przy każdej okazji pokazują tak zwane oko Horusa, nie stanowi dla was żadnej sensacji. Strzelają tym okiem w kółko, trudno tego nie zauważyć. To element przynależności do elit. Wielu z nich nie wygląda na szczęśliwych z tego powodu. Kto chce zarabiać duże pieniądze i być sławny, musi stosować się do reguł. A reguły są bezwzględne. Jesteś niepokorny, wylatujesz. Zobaczcie, ktoś gorliwie pracuje, aby złamać każde słowo wypowiedziane przez Boga Biblii. To jest tak metodyczne, że przypadek jest niemożliwy. Czytamy w 5 Księdze Mojżesza. Kobieta nie będzie nosiła ubrania mężczyzny, ani mężczyzna nie włoży na siebie ubrania kobiety, gdyż ci, którzy tak czynią, budzą odrazę u Pana, twego Boga. Męscy celebryci w ślicznych sukienkach. Wielu z nich odgrażało się, że nie będą robić z siebie idiotów. Dwa dni później pojawiają się pokornie na jakiejś luksusowej gali ubrani w damskie stroje. Wbrew temu, co sądzi wielu, bycie celebrytą to nie jest łatwy kawałek kebaba. Trzeba chodzić na łańcuszku bardzo blisko rydwanu. Królestwo szatana to absolutna tyrania. Na początku wygląda to ślicznie, ale po chwili człowiek staje się psem na smyczy. Ja tam byłem, nie idźcie tam, bo to okrutny władca. Interesuje mnie mniej znany starożytny symbol. Bogini Kali pokazuje język. Wyznawcy Shiwy przekuwają swoje języki w kultowym uniesieniu. Czy to logo Rolling Stonesów, kultura Maorysów, czy zdjęcia znanych twarzy, wysunięty jęzor ma swoje bluźniercze znaczenie. To kpina i szyderstwo z Boga. Nie chodzimy i nie będziemy chodzić twoimi drogami i co nam zrobisz? Zbliżcie się tutaj, synowie czarownicy, potomstwo cudzołożnika i nierządnicy. Z kogo się naigrawacie? Na kogo rozdziawiacie usta i wywieszacie język? Czy nie jesteście synami nierządu, potomstwem fałszu? Wy, którzy uprawiacie nierząd z posągami pod każdym zielonym drzewem, zabijając swoje dzieci przy potokach pod wysokimi skałami. Po kilkakrotnym przeczytaniu całego internetu dowiemy się, że te wszystkie symbole orkiestrują iluminaci. Ja twierdzę, że to coś głębszego. Te znaki i symbole pojawiają się na całym świecie, często w miejscach, które nie mają żadnego znaczenia na mapie świata. Oto wyspa Halki. Jeśli myślicie, że mieszkacie na prowincji, to powiem wam, że wyspa Halki to dziura totalna. To malutka wysepka na Morzu Śródziemnym. Po sezonie mieszka tam zaledwie kilkadziesiąt osób. Nawet wujek Google o niej zapomniał. Wchodzimy do starego prawosławnego kościoła i dostrzegamy cały komplet okultystycznych symboli. W bramie na suficie pięcioramienne gwiazdy, pentagramy. Wchodzimy do Królestwa Feniksa. Ten dwugłowy ptak jest symbolem Lucyfera, Boga Słońca. To symbol reinkarnacji i wieczności. Ma konotację z dwugłowym orłem i Bogiem Janusem, tym, który widzi w ciemności i w świetle dnia.
nad drzwiami wszystko widzące oko Horusa. Tego dnia przeżyłem największy upał mojego życia. Było ponad 40 stopni. Dosłownie robiło mi się czarno przed oczami. W środku prawosławny duchowny prowadzi seanse uzdrawiania. Bioenergoterapia i takie tam. Noga boli? Tylko dotknę. O, przestała boleć. Dwugłowy orzeł ponownie. A tutaj szamasz. Symbol Boga Słońca. Madonna i Hator, fosforus, który widzi wszystko. Na innym obrazie ponownie rozgląda się wszechwidzący. Użyto każdego narzędzia służącego zdeprawowaniu człowieka. Gdy Syn Boży patrzył na świat, widział jego cierpienie i degenerację. Z litością spoglądał na ludzkość, która stała się obiektem szatańskiego okrucieństwa. Ze współczuciem patrzył na te zdeprawowane, udręczone i zagubione ofiary. Oni wszyscy za swego władcę obrali tego, który przykuł ich do swego rydwanu jako niewolników. Słabi i oszołomieni ponuro wędrowali ku śmierci, do tych odwiecznych ruin, w których nie ma zmartwychwstania. Tam, gdzie po nocy nigdy nie nastanie światło dnia. Szatańskie siły połączyły się z ich ludzkimi agentami. Ciała ludzi, niegdyś uczynione na mieszkanie dla Boga, stały się twierdzą demonów. Zmysły, nerwy, namiętności i organy człowieka zostały poddane działaniu nadnaturalnych sił, skłaniając go do najbardziej odrażających namiętności. Do tego stopnia, że nawet twarze ludzi stały się odbiciem demonicznych istot. Swoim wyglądem odzwierciedlały tę masę zła, której uległ rodzaj ludzki. Tak wyglądał świat w czasie pierwszego przyjścia Odkupiciela. Na taki właśnie spektakl musiał patrzeć nieskończenie czysty. Autorka odnosi się tutaj do wydarzeń sprzed 2000 lat. Czy dzisiejsza rzeczywistość nie jest jeszcze bardziej ponura? Przyznam się wam, że od czasu, gdy pracowałem nad moim pierwszym filmem, świat stał się jakimś totalnie abstrakcyjnym miejscem, a ja przestaję to miejsce rozpoznawać. Zmiany są przerażające w każdym aspekcie naszego życia, a minęło zaledwie 10 lat. 10! Nie spodziewałem się tego, co teraz oglądam na każdym kroku. Nie spodziewałem się, że stanie się to aż tak błyskawicznie. Tu nie ma już miejsca na jakąś dyskusję, bo ludzie nie chcą słuchać. I ten sam schemat panuje również w kościołach chrześcijańskich. Mało tego, ci sami ludzie przekręcają proste wypowiedzi Pisma, aby dostosować je do zwyrodniałych ideologii naszego świata. Rasa ludzka zdaje się nie posiadać już czegoś, co kiedyś nazywano elementarnym, zdrowym rozsądkiem. I w tym świecie, gdzie niegdyś ciąłem metal póki gorący, a wszelkie moralizatorskie kawałki uznawałem za głos nawiedzonych, sam stałem się dziwolągiem spragnionym normalności i chwili wytchnienia od paranoi. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Amerykański poeta Henry Wadsworth Longfellow w czasie amerykańskiej wojny domowej napisał poemat Christmas Bells, dzwony w dzień Bożego Narodzenia. Podczas tej krwawej łaźni artysta stracił żonę, którą bardzo kochał, a jego syn Charles Appleton został okaleczony w bitwie pod Mine Run. Longfellow napisał swój wspaniały poemat w dzień Bożego Narodzenia 1863 roku, gdy wojna jeszcze trwała. Ponieważ nie ma wersji Jasnyka czy Gałczyńskiego, pozwoliłem sobie dokonać tłumaczenia fragmentu Christmas Bells. Tutaj zakończę pierwszą część filmu. Zostawiam was z tym tekstem i z myślą, że ludzie rozpaczliwie szukają pokoju na ziemi, ale jedyny pokój, jaki można tutaj znaleźć, to pokój, który jest darem Jezusa Chrystusa. Królestwo pokoju i piękna, które nastanie, nie nastanie z woli człowieka, ale wyłącznie przez moc potężnego
zmartwychwstałego Syna Bożego, który jest prawdziwym księciem pokoju. Słyszałem dzwony w Bożego Narodzenia dzień. Dawny, znajomy, kolędy dźwięk. Łagodnie i tkliwie powtarzały tę pieśń o pokoju na ziemi i dobrej woli wśród ludzi. W rozpaczy głowę zwiesiłem. Nie ma na ziemi pokoju, rzekłem. A nienawiść potężna jest i z pieśni tej szydzi o pokoju na ziemi i dobrej woli wśród ludzi. Wtem dzwony dzwoniły głośniej i głębiej. Bóg nie jest martwy, ani On śpi. Pokój na ziemi, pokój na ziemi. Nieprawi upadną, a prawi swe głowy podniosą w pokoju na ziemi i w dobrej woli wśród ludzi.